Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Buch bezalkoholowy z tęczynka, piwo bezalkoholowe, ale robione tą metodą taką, jak robi większość kraftu, czyli bez maszyny do dealkoholizacji. Muszę powiedzieć, że dosyć drogie. 7,99 w Żabce za 0,3 to jest chyba najdroższe piwo bezalkoholowe albo jedno z najdroższych. Powiedziałbym, że mielowo, trochę cytrusowo. Dla mnie to jest cytrusowy. Ja się aż tak nie znam na konopiach. Wyraźne zmętnienie. Może teraz te konopne nuty wchodzą rzeczywiście w drugim planie. W pierwszym takie jakby trochę jabłkowe, cytrusowe. Na pewno cytrusy są na pewno wyczuwalne. No dobra, spróbujmy. Jest goryczka. Nie jest brzeczkowe w taki zbożowy sposób, jak na przykład Paulaner zarobił. Też jakaś taka lekka nuta jabłkowa. Nie jest to piwo, do którego bym wrócił. Nie jestem targetem. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jest jakieś obiektywnie złe. No to... Natomiast mnie nie zachwyciło, ale tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Wasze zdrowie.